Dzień dobry. Od wielu lat zatrudniam ludzi, próbuję budować zespoły i tak podświadomie zawsze czułem, że słowo kieruję, zarządzam, jakoś tak nie jest zgodne ze mną. Ja próbuję zawsze działać tak, żeby w miarę możliwości wszyscy mogli podejmować decyzje, żeby robili to wspólnie. Jakiś czas temu dowiedziałem się, że nazywa się to zarządzaniem turkusowym, czy w ogóle turkusem, modelem turkusowym. I wiem już, że te moje próby można jakoś nazwać, ale także wiem, jakie problemy to rodzi. Obecnie jestem właśnie w takim kryzysie, kiedy nie do końca jestem przekonany do tego turkusowego modelu, no ale wierzę w niego, więc chcę go cały czas rozwijać. I słuchajcie, pomogła mi bardzo książka Marka Wzorka, Od hierarchii do turkusu. Poznaliśmy się z Markiem kiedyś przy okazji jakiejś konferencji, wymieniliśmy parę zdań. Marek przysłał mi tą książkę do przeczytania i słuchajcie, przeczytałem ją w zasadzie jednym tchem. I dzięki tej książce usystematyzowałem sobie informacje dotyczące wszystkich tych modeli czerwonych, bursztynowych, pomarańczowych, przeczytacie to, dokładnie się dowiecie, i właśnie turkusowego. Ale przede wszystkim zrozumiałem dzięki tej książce, jakie błędy ja popełniłem i co powinienem zrobić. Także naprawdę gorąco polecam. Marek Wzorek, Od hierarchii do turkusu, to jest taka pozycja na polskim rynku, której długo nie było. Czytajcie i korzystajcie.